Witam kochani serdecznie. Dzisiaj zapraszam na przepyszne, proste jajka faszerowane pastą chrzanową. Bardzo łatwe do przygotowania. Z 7 gotowanych jajek zrobicie 14 takich prostych, pysznych połówek. Z każdej połówki wyjmuję żółtko, przekładam do miski. Do żółtek dodam jedną sporą łyżkę majonezu i troszeczkę tutaj jeszcze taką płaską, można powiedzieć, łyżeczkę miodu dla wzmocnienia smaku. Ale jak go pominiecie, też będzie dobrze. Zamiast miodu może być cukier. Do farszu też dodaję taki świeżutki twarożek, około 2 łyżek. No i najważniejszy smakowy składnik, 1-2 łyżeczki chrzanu. Ja najpierw dodaję jedną, a w trakcie mieszania pasty dodaję 1 czy 2 łyżeczki chrzanu, żeby uzyskać pożądany smak. Przyprawiam szczyptą soli do smaku. Ot i to cała robota. Teraz jeszcze tylko widelcem zmiażdżę, wymieszam. W trakcie oczywiście trzeba popróbować smak i w razie potrzeby dodawać chrzan. Kiedy pasta już jest mniej więcej dobrze wymieszana, to nie musi być bardzo dokładnie. Posiekam jeszcze troszkę szczypiorku. Część tego szczypiorku jeszcze zostawię do dekoracji, a część dodam do pasty i delikatnie wymieszam całość. Niesamowicie pyszna pasta, bez udziwnień, bez dużej ilości składników. Idealna do jajek, na świąteczny stół, a codziennie również do pieczywa, po prostu super. Napełniam łyżeczką każdą połówkę jajek, układam w półmisku. Na wierzchu jeszcze dodatkowo posypię szczypiorkiem, żeby to wyglądało tak bardziej świątecznie. Życzę kochani radosnych, wiosennych świąt wielkanocnych. Dziękuję pięknie za uwagę. Jak mi się uda do świąt, jeszcze postaram się jeden przepis zrobić, na który oczywiście serdecznie zapraszam.